Myśmy razem szli ze szwagrem, żeśmy tak? się odprowadzali do domu. Damian Kordas serwuje. Tak nazywasz ten program. Ale zanim coś zaserwuję, to najpierw spaceruję w poszukiwaniu bohaterów odcinka. U kogo dzisiaj zrobię przegląd z lodówki? Zaraz się okaże. Dzień dobry. Ja nazywam się Damian Kordas, jestem zwycięzcą programu MasterChef. Dzień dobry. Przed obejrzeniem zapoznaj się z przyciskiem subskrybuj oraz kliknij dzwonek, aby być na bieżąco z moimi filmami. Ja nazywam się Damian Kordas i chciałbym dzisiaj coś dla Państwa ugotować. Co Państwo na to? Coś pysznego. Nie. Czemu, nie chcesz? No, na obiad akurat będzie... Ale my mamy jeszcze takiego żarłoka w domu. No to nie, bez problemu. No ale jak go, no? Ja nakarmię wszystkich. Nakarmię wszystkich. O proszę. Na jakimś koncercie. Okej. Okay. Żeśmy razem szli ze szwagrem. Żeśmy tak? się odprowadzali do domu. Ty razem chodziłeś do klasy chyba. Do Agnieszka Konieczna. Konieczna. No. O, fuck! Pamiętam. No. Wtedy musimy iść odprowadzić, bo przecież pamiętam, że nie odprowadzali. Ale to było 100 lat temu, nie? Pamiętam, pamiętam. To była majówka, nie? Wtedy. Dokładnie. Dni brzegu. Krawczyk chyba tam był jakiś. Nie pamiętam. Kombi tam chyba grało wtedy. Ja już nie pamiętam, ale pamiętam. Nie, no to teraz muszę wam koniecznie obiad ugotować. Posprzątamy, ogarniemy. Jezu, strasznie. Robimy niespodziankę dla syna, dla Rafała, więc zobaczymy, czy mnie skojarzy. Czy będzie zadowolony, że mu zrobimy mu dzisiaj obiad. To co, mam dzwonić? No. Dobra. My się chowamy. Cześć Rafał. Cześć, Damian Kordas. Przyszedłem ci dzisiaj ugotować obiad. Aha, fajnie. Ale nie dzięki. Twoi rodzice. Spotkaliśmy twoich rodziców. I zgodzili się, żebyśmy dzisiaj ugotowali dla was obiad. Aha, okej. Ale nie dzięki. To proszę, proszę. Ale nie dzięki. Proszę, proszę. Z bunkra wpada. No tak. To co, znajdujemy się w przestrzeni, w której dzisiaj coś przygotujemy razem. Najpierw może zerkniemy, z czego będziemy gotować, jaki pomysł nam się nasunie. Pozwólcie, że zerknę. Zawsze zerkam do lodówki pierwsze, co? O. Za dużo tego, nie wiem co wybrać. To co, może coś mięsnego cię przygotujemy. Okej, okay, weźmiemy sobie mięso mielone. To jest 30? Tak, 30. I gorgonzola. Uwielbiam gorgonzolę. Lubicie sery pleśniowe? Lubicie, tak, nie? Tak. Te pieczarki tak na mnie patrzą. Dobra, cebula. Wiem co przygotujemy. Przygotujemy takie fajne, pokażę wam fajny pomysł na takie zdrowe pulpeciki. Bez smażenia na tłuszczu, tylko zrobimy je w piekarniku pieczone z pieczarkami i w sosie z gorgonzoli. Co wy na to? Super. Fajnie. Właśnie, co Państwo sobie pomyśleli, jak podszedłem do Państwa? Szczerze, że ja myślałem, że znowu jakiś wywiad. Znowu? A to... Na co chwilę tu podchodzą tacy, ale bez kamer. No bo jak zobaczyłem tą kamerę, tak. To już mówię, że to jest coś takie... Coś inne. Na poważnie. No bo ja nie poznałem Ciebie, no, że tak mówię na Ty. No, nie poznałem. Bo tego nie oglądam. To nie... Przyznaję się, że nie oglądam tych rzeczy. Tak, no. tak. Żona chyba od razu poznała, prawda? Tak. Już daleka. No, nic jeszcze mi nie szepnęła, no i to tak. Tak. Dobra, to teraz szybko się zajmiemy. Pokryjmy sobie pieczarki w taką mniejszą kostkę. Myć. Przetrzemy je, no. A ja pokroję... Ale te pieczarki jak mam? Myć, czy obierać, czy jak? Tylko je ze skórki. Obierać? Tak. Dobra. No. Dobra, i teraz obrane to teraz w kosteczkę. Ogonki też, tak? Tak.
tak może być, bo to szef kuchni pewnie musi dyrygować, a ja będę pomocnikiem, nie? Tak, może być, jak najbardziej. Zawsze tak jest, że pani jest pomocnikiem, czy raczej mąż? Nie, 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 raczej mąż. I ja. A pani jest szefem kuchni. Ja szef kuchni, tak. Dobra, to ja sobie szybko tylko nagrzeję piekarnik. Może trochę mi góra dół. No, góra dół. I teraz na 200 stopni. Mhm. O. I się nagrzewa. Nagrzejemy patelnię. Dobra. Na tu tym może, większym, na tak. Tym większym. O, dobra. Super. Dobra, teraz damy sobie troszkę oleju. O. To może ja. O, tak. Proszę, bo tak. Czyli to pieczarki wszystkie obrać, tak? Tak, tak, tak. Dobra, moi drodzy, tutaj się patelnia rozgrzewa, to my wróćmy do tematu, który nas tak naprawdę połączył na dzisiaj. No trochę tak. Mieliśmy już kiedyś okazję się poznać, spotkać. Kiedyś, nie wiem jak to powiedzieć, mieszkałem w Brzegu i tam miałem koleżankę ze szkoły i zawsze na majówkę w Brzegu są organizowane duże koncerty. I wtedy wy byliście na tych koncertach. I tak, ja również tak. Wtedy byłem i wracałem sam do domu. Miałem kawałek drogi do przejścia i pan Romek i pani Jola stwierdzili, że mnie odprowadzą do domu. Ze szwagrem, bo pani tak. Jola nie szła właśnie wtedy. Bo ja. A. Przeszłaś, a no. Wszyscy tak, szliśmy. Tak, wszyscy, ale wszyscy. A później myśmy no poszli tak, już tak, do tak. Nich do domu, tak. Bo to po drodze, a z tobą poszedł mąż i szwagier. Tak, i moja koleżanka Agnieszka to chrzestnica pana Romana, prawda? Dokładnie, tak to jest. Więc zobaczcie, jaki świat tak jest mały. Tak było. To co wy na to, żebyśmy zadzwonili do Agnieszki? Ja jestem która za. Jest, ja jestem naszym, jakby nie patrzeć, spoiwem na dzisiaj. Oczywiście, jeżeli tylko odbierze. Halo? No cześć Agula. Masz chwilkę? Masz chwilkę teraz, czy jesteś zajęta? Słuchaj, bo ja mam u siebie w domu gościa, który gotuje obiad i chciałbym ci dać go do telefonu. Masz 3 pytania, czy poznasz, kto to jest. Zgadzasz się? No. Co? No to... Ale co? No ale co? No 3 pytania mu możesz zadać. Ja oddaję słuchawkę do jemu teraz, dobrze? No na razie. No. Cześć Agnieszka. Cześć. Kojarzysz czy nie? Dobra, to zadawaj pierwsze pytanie. Imię. Nie, takie to nie. To będzie za prosto. Dobra, to skąd mogę kojarzyć? Ze szkoły na przykład. Dobra, mogę odpowiadać tylko tak albo nie. Dobra, z rzeku? Tak. Z basenu? Nie. Nie. Dobra, dodatkowe 2 pytania. Ten obiad powinien ci trochę podpowiedzieć. Co mi powinno podpowiedzieć? Obiad. Aga, kolega gotuje obiad u nas. Nikt ci to nie mówi. Z Brzegu. Co on robi u was? No widzisz. Aż mnie tutaj wywiało. Trzeba obiad ugotować. Aga, przyjeżdżaj. No, zapraszamy na obiad. No to ja już chciałam, bo tak jadę, nie? No słuchaj. Na marginesie to od razu się pochwalę. Czym? Zdałaś prawko. Zdałaś prawko, to gratulacje. No. Owacja na stojąco. Ale zaraz, bo tutaj koledzy nie wiedzą, jakie ty prawko zdałaś. Bo ty prawko to już miałaś dawno, dawno. To powiedz na głos. No, na C. Na co? C. No, ale C. To... No, na C. No, na C. Kiedy? Takie to już miała dawno, dawno, no.
na razie, wiesz, dziękujemy, bo jest to wszystko nagrywane, wiesz? Tak, trzymaj się. No, no, dzięki bardzo, pozdrawiamy. Wszystkich. Zobaczysz to w telewizji albo gdzieś tam. No. Tak, teraz usmażyliśmy sobie cebulę na taki ładny złoty kolor, żeby ona zmiękła. I teraz dodaliśmy sobie pieczarki. I na takim większym ogniu podsmażamy te pieczarki, żeby woda się z nich wyparowała, ponieważ dodamy je sobie do mięsa. Jak dodamy je do mięsa, to nie chcemy, żeby wtedy woda się wydostała. Więc teraz na tej patelni musimy zrobić wszystko, żeby te pieczarki... odparowały, tak? Tak jest. Ale jaja, co? Niemożliwe jest. Jakby komuś opowiedzieć, to nie uwierzą. No, dokładnie. Nie uwierzą. Dobra, te pieczarki są już gotowe. Możemy je wyłączyć. To teraz... o, jest miska. Damy sobie mięso do miski. O, to ja wezmę. Super. To sobie wymieszamy. I dodamy sobie do tego teraz. Te pieczarki, tak? Tak. Pieczarki razem z cebulą. Sól i pieprz jeszcze sobie też dodamy. Aha, i tutaj nie ma też jajka, nie? Nie ma. Właśnie, a ja te raczej dodaję jajko. A tu jest bardzo zdrowo. Bez jajka, bez bułki. Bez bułki, no tak. Właśnie. Nie będziemy smażyć na tuszczu, tylko będziemy piec. Tylko piec w piekarniku. Tak, teraz to wsadzamy do nagrzanego piekarnika. No niżej, tak? Niżej, żeby od dołu się bardziej... Tak, tak. Najlepiej tak, no. I super. No, dobra. I co teraz? To teraz sobie... Czyli ja pomocnik, tutaj. To ja to mam mycz, nie? Tak, to na razie możemy zostawić. A teraz zrobimy sobie sos z gorgonzoli. Tak, czyli... To teraz tak, garnek sobie weźmiemy. No. Damy sobie śmietankę, 30. O. I ją sobie zagotujemy. Dobra, teraz sobie weźmiemy ten ser, gorgonzolę, pokroimy na mniejsze kawałki, żeby się szybciej nam roztopił w tej śmietance. Dobra, i teraz to musimy czekać, aż się rozpuści. Dobra, to sos tylko sobie przyprawimy delikatnie solą, bo ta gorgonzola już też jest słona. O. 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 Przypiekły się. O. Jak się to nazywają? To są takie pulpeciki. Możemy to pulpeciki nazywać. Pulpeciki. Tak, z pieczarkami. Tak jest. To teraz weźmiemy sobie głębsze talerzyki. Dobrze. Zaraz, bo to będzie mało, to może ja te miseczki jeszcze można? Jeszcze, tak, jeszcze dwie? To dla gości. Rafał, Romek. A, to już się nagrało. Tak. I Lubczyku. Ale to daj. O, dobra. To próbujemy. A tak, właśnie, zachowamy Rafała na degustację. Tak, chodźcie tutaj. To chodźmy, Rafał, z tej strony. Tak, chodź, pewnie. Proszę. No, przy kucharzu musimy się, być. Tak. To proszę bardzo. O, dziękuję. O, proszę. Dziękuję. O. Czyli próbujemy, tak? Tak jest. Zapach jest super. Pyszne. Smakuje? Bardzo, pycha. Bardzo. Pycha. Pycha, pycha. Pycha. Nie też. Z tym sosem. Ten sosik właśnie jest bardzo dobry. Jedzcie sobie. Ja wam od razu bardzo podziękuję
za wspólne gotowanie, że mnie wpuściliście do swojej kuchni. I mamy tutaj dla was kilka, kilka prezentów. To jest książka z deserami. Proszę bardzo. Dziękuję. Ta jest deserami, dziękuję tak. Dziękuję bardzo. A tu mamy też dla was kilka gadżetów. Olej do smażenia, jakieś gadżety kulinarne, pendrive i moja pierwsza książka. Także trochę tych książek się nazbiera, będziecie mogli czerpać inspirację. To tutaj może przekażę. O, dziękujemy. Proszę dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękuję. Nam było miło. Mi również. Super. Dzięki bardzo. A was zapraszamy na kolejny odcinek.